Anita Werner poszła na randkę z ukochanym, ale się odstrzeliła. Anita Werner rzadko dzieli się z fanami prywatnymi kadrami w mediach społecznościowych. Tym razem zrobiła wyjątek i pokazała, jak wystroiła się na randkę z Michałem Kołodziejczykiem. Okazuje się, że Anita Werner oprócz zdjęcia stylizacji pokazała także bardzo czuły kadr. Fani nie kryli zachwytu. Anita Werner i Michał Kołodziejczyk tworzą jedną z najbardziej tajemniczych par polskiego showbiznesu. Na próżno szukać w sieci informacji na temat ich miłosnej relacji. W wielu wywiadach para podkreślała, że połączyła ich wspólna pasja, czyli sport. Ostatnio postanowili podgrzać ogień miłości i wybrali się na randkę. Zdjęcia rozgrzały fanów do czerwoności. Anita Werner odstrzeliła się na randkę z Michałem Kołodziejczykiem. Obłędnie. Anita Werner udostępniła na Instagramie karuzelę zdjęć, na których pokazała, jak spędziła sobotni wieczór. Okazuje się, że dziennikarka wybrała się na kolację razem z ukochanym, Michałem Kołodziejczykiem. Para dodała wspólne zdjęcie, na którym widać, jak dziennikarz sportowy kładzie rękę na nogę Anity Werner. Sobota w mieście, napisała Anita Werner. Fani byli zachwyceni tym romantycznym kadrem. Nie szczędzili w komentarzach pozytywnych słów na temat pary. Obłędnie, jak ja panią lubię. Naturalna, mądra, kobieca. I nie ma znaczenia, czy pani biega, czy ubiera wieczorową sukienkę, czy prowadzi program. Zawsze lubię i podziwiam. Najbardziej, pani jest piękną kobietą, pisali fani. Anita Werner zachwyciła stylizacją internautów. Postawiła na sprawdzony zestaw. Anita Werner wie, jak wzbudzić zainteresowanie swoją osobą wśród fanów. Dziennikarka ma doskonałe wyczucie stylu i świadomie kreuje własny wizerunek. Sobotni wieczór spędziła w ultrakrótkich spodenkach, które podkreśliły jej długie nogi. Do tego dobrała krótką, obcisłą bluzkę bez rękawów i wysokie szpilki. Całość stylizacji prezentowała się luźno i na czasie.